Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś postanowiłam przybliżyć Wam książkę, którą przeczytałam w ramach bukatonowych wyzwań. Chodzi o książkę, która czekała na mnie już kilka lat i tą książką jest Bojowa pieśń Tygrysicy, Amy Chua, chyba, nie znam chińskiego. W każdym razie jest to dość kontrowersyjna pozycja, w której następuje zderzenie dwóch światów, a także dwóch całkowicie odmiennych modeli wychowania, model chiński kontra model zachodni. Czym to się różni, tak na przykład, jakby to powiedzieć? Model zachodni jest tak jakby bardziej lajtowy, bo nawet wtedy, gdy zachodni rodzic przykręca śrubę swojemu dziecku, nie robi tego tak mocno jak chińska matka, która wychodzi z założenia, że naukę stawiamy na pierwszym miejscu, szóstka minus to zły stopień, dziecko ma wyprzedzać resztę klasy w matematyce o 2 lata, nie należy chwalić dzieci publicznie, jeśli dziecko kiedykolwiek poróżni się z nauczycielem lub instruktorem, zawsze stajemy po stronie nauczyciela lub instruktora, dzieci mogą uczestniczyć jedynie w zajęciach, w których jest szansa na zdobycie medalu, ostatnia zasada, złotego, oczywiście, bo jakżeby inaczej. I właśnie dlatego na przykład między innymi córkom autorki nie wolno było nocować u koleżanki, bawić się tamże, grać w szkolnym przedstawieniu, narzekać, że nie grają w szkolnym przedstawieniu, oglądać telewizję i grać w gry komputerowe, decydować o wyborze kółek zainteresowań, dostawać oceny niższe niż szóstka, nie być najlepszymi w klasie ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem dramatu i gimnastyki, grać na czymś oprócz fortepianu lub skrzypiec, nie grać na fortepianie lub skrzypcach. Także jak widzicie, zasada na zasadzie, zasadą poganiająca i ma to oczywiście służyć wychowaniu człowieka doskonałego, przekonanego o swojej wyjątkowości i wszechstronnie utalentowanego, bo jak twierdzi autorka, naturalny talent nie ma znaczenia. Najważniejsze jest wypracowanie nabytych umiejętności w zdyscyplinowany chiński sposób. Jak to wygląda w praktyce, na przykład gdy zachodni rodzic chce, żeby dziecko grało na skrzypcach, zostało skrzypkiem, to mówi temu dziecku, ćwicz na skrzypcach, gra na skrzypcach, pół godziny dziennie. Chińska matka, która jest taka twarda, stanowcza i niezwykle ambitna, wychodzi jednak z założenia, że pierwsza godzina to pójście na łatwiznę, druga i trzecia to dopiero wyzwanie. Także tak to mniej więcej wygląda. Dla Amy nie ma rzeczy niemożliwych. Im więcej i ciężej pracujemy, tym większe sukcesy odnosimy. Proste, prawda? Właśnie w taki sposób autorka tej książki, Amy, wychowywała swoje córki, wymagając przy tym od nich bezwzględnego posłuszeństwa, a także wdzięczności, ponieważ wszystko to, do czego je zmuszała, pozbawiając je dzieciństwa, robiła przecież z myślą o nich i o ich przyszłości. Właśnie w taki sposób okazywała im swoją miłość, co chwilami bulwersuje, jest dość kontrowersyjne i jak się okazuje nie zawsze skuteczne. O ile starsza córka Amy bez mrugnięcia okiem wykonywała wszystkie polecenia matki, do upadłego ćwicząc grę na fortepianie i robiąc milion innych rzeczy, młodsza się buntowała, co koniec końców zmusiło autorkę do zweryfikowania swoich poglądów, a także do zdystansowania się nieco od tego chińskiego modelu wychowawczego, co też nie było dla niej takie proste, ponieważ Amy jest nie tylko chińską matką, ale też była chińską córką. Pomimo tego, że mieszka w Stanach Zjednoczonych, bardzo, ale to bardzo mocno identyfikuje się z kulturą chińską i właśnie w takim duchu postanowiła wychowywać swoje dzieci. Także na kartach tej książki autorka wielokrotnie podkreśla zdecydowaną przewagę tego systemu, chińskiego systemu wychowawczego nad metodami zgniłego zachodu, co bulwersuje, jest dość kontrowersyjne, co bulwersuje zwłaszcza nas, ludzi zachodu, nie oszukujmy się, ponieważ to, co Amy wyprawiała ze swoimi dziewczynkami, z naszej perspektywy zakrawa o barbarzyństwo, tak jak o barbarzyństwo, zdaniem Chińczyków, zapewne zakrawa to, w jaki sposób my wychowujemy swoje dzieci, także jest to lektura bardzo kontrowersyjna i też skłaniająca do refleksji, którą polecam wszystkim rodzicom, ponieważ tak jak Amy, zdystansowała się tak troszeczkę od tych chińskich metod wychowawczych i zaczęła co nieco czerpać z tych metod zachodnich, tak i my możemy nauczyć się czegoś od chińskiej matki, oczywiście bez popadania w różne skrajności, także polecam Wam tę lekturę bardzo, ale to bardzo gorąco. Przede wszystkim to naprawdę niesamowicie fascynująca historia, pozwalająca nam nie tylko poznać mentalność Chińczyków, ale też tłumacząca, dlaczego ich pociechy bardzo często wyrastają na geniuszy w różnych dziedzinach nauki. Także polecam Wam tę książkę bardzo, bardzo gorąco. Jest napisana jak, nie wiem, najlepsza powieść. Przeczytałam ją w zaledwie 3 godziny i czytałam jednym tchem, bo jest tak dobra. Także raz jeszcze polecam Wam Bojową pieśń Tygrysicy. Myślę, że jest to książka warta uwagi i też, żeby potem, wiecie, przemyśleć co nieco i podyskutować na różne tematy, bo ta książka, no, dostarcza trochę tych tematów do dyskusji, także jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna pozycja. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!